Muzeum Armii Terakotowej jest położone około 30 km na wschód od Xi'an. Armia Terakotowa znajduje się w grobowcu pierwszego chińskiego cesarza Qin Shi Huangdi w odległości 1,5 km na wschód od jego sarkofagu. W trakcie pochówku cesarza w 210 roku przed naszą erą cała armia również została zakopana pod ziemię. Według wierzeń Terakotowa armia miała strzec cesarza i pomóc mu uzyskać władzę w życiu pozagrobowym. Jesteśmy w odkrywce pierwszej. Terakotowi wojownicy zostali wydobyci na światło dzienne w 1974 roku przez chłopów kopiących studnię. Żołnierze patrzą na wschód, stronę przeciwną niż cesarski grób. Cesarz Qin Shi Huangdi jako pierwszy zjednoczył Chiny pod panowaniem dynastii Qin, a następnie zaangażował się w wielkie przedsięwzięcia budowlane, w tym Wielki Mur Chiński. Bodaj najlepiej z nich przetrwała do dziś terakotowa armia. Najwyżsi rycerze mają ponad 1,8 metra wzrostu. W chwili odkrycia uzbrojeni byli we wciąż ostre brązowe miecze, włócznie i łuki. Każda figura posiada cechy indywidualne. Każda twarz jest inna i przedstawia inne emocje. Żołnierze przedstawieni są w różnych pozycjach. Posiadają różne uzbrojenie i fryzury. Tam trwa jeszcze renowacja. W tej odkrywce znajduje się 6 tysięcy z ogólnej liczby 8 tysięcy żołnierzy i koni. Tu widnieje sterta poprzewracanych posągów, pozbawionych głów. Z tych szczątków archeolodzy próbują rekonstruować całe postacie. Przechodzimy teraz do odkrywki numer 2. Jej istnienie ujawniono w 1976 roku, ale udostępniono zwiedzającym dopiero w 1994 roku. Tu odkryto rydwany, kawalerzystów oraz postacie piechurów. Obecnie zobaczyć można głównie kontur zadaszenia. Nadal trwają tu wykopaliska, większość skarbów pozostaje pod ziemią. A teraz jesteśmy obok w małym muzeum rycerza Qin. To małe muzeum opodal terakotowego orszaku eksponuje parę dokładnie odwzorowanych rydwanów, na które natrafiono 20 metrów na zachód od grobowca Qin Shi Huangdi. Chodzimy teraz na mury miejskie.
zobaczcie, bramy są. Potem co kawałek zobaczcie, że to wieży strażnicze. Imponujące mury, mające 13,7 km obwodu, 15 do 18 metrów grubości u podstawy i 12 metrów wysokości. Nakazał wznieść te mury założyciel dynastii Ming, Hongwu. Po każdej stronie miasta, w miejscach wyznaczających cztery strony świata, pobudowano bramy, którym towarzyszy ciąg wież strażniczych. Pierwotnie mur zbudowany był z warstw ziemi. Ta bazowa zawierała także wapno i ekstrakt z kleistego ryżu. Na przestrzeni wieków mury miejskie Xianu trzykrotnie remontowano i restaurowano. Po raz ostatni, już całkiem niedawno, odrestaurowano mur w roku 1983. Wtedy też powstał olbrzymi park otaczający całe fortyfikacje wzdłuż zewnętrznej części muru i fosy. Na koniec dnia udajemy się na bankiet pierożkowy. Jest tu duży teatr, w którym odbywają się też przedstawienia tańców dynastii Tang. Jesteśmy właśnie na takim przedstawieniu muzyki i tańców dynastii Tang. Thank you.
i jeszcze na koniec nocny spacer wzdłuż murów miejskich. Thank you.